Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel. Jutro odbędzie się gala ACB 83. Tym razem Czeczeńska Federacja zawita do Azerbejdżanu. I na tej gali zobaczymy dwóch byłych zawodników KSW i gwiazdę Federacji Rising. Także omówimy sobie trzy pojedynki i może od razu skupimy się na pojedynku Daniela Omielańczuka. Daniel w końcu wraca do MMA. Troszkę musiał się naczekać, ale w końcu znalazł się dla niego miejsce i co najważniejsze, rywal. No szkoda, że nie jest to ktoś bardziej znany jak na przykład Denis Smoldarev, który też będzie walczył na tej gali, ale jest to debiut dla ACB, też wraca po trzech porażkach, więc musi ponownie zbudować swoją pozycję na rynku. Jego rywalem będzie Bobby Brands, rówieśnik Daniela, troszeczkę niższy od niego, ważący 115 kg, czyli jest z niego taki no grubasek, ale rekord ma bardzo dobry. Na 24 walki wygrał 17 pojedynków, 6 przegrał, a jedna walka została uznana za no contest. Walczył dla Cage Warriors, King of the Cage, i ostatnio zawalczył na gali Bellatora. Mierzył się nawet z mistrzem UFC, Stipem Miociciem, pokonał pogromcę Bedorfa, Rożeta Loreta, dąży zawsze do nokautu, choć też zdarza się, że podda rywala. No ale moim zdaniem jest to fajny przeciwnik dla Daniela, ciekawy skalp do zabrania. Jestem ciekaw, jak Omielańczuk wypadnie na jego tle. Też jestem ciekaw, czy Daniel w ACB zagości na troszeczkę dłużej, czy może będą to 2-3 walki. Teraz ta ciężka w ACB się zatrzymała, więc może tą galą rozpędzą trochę tą kategorię. Faworytem w tym starciu oczywiście dla mnie jest Daniel, ale chyba wygra ten pojedynek decyzją. Choć fajnie byłoby pokazać, że jest w formie i znokautować rywala, który jak na ciężką ma dosyć słabe warunki fizyczne. Przechodzimy dalej do pojedynku Sergeja Grecicho, który polskim kibicom jest bardzo dobrze znany. Walczył dla MMA Attack, gdzie wygrał pojedynek. Walczył dla KSW, gdzie również wygrał pojedynek. Dopiero Filip Wolański był pierwszym Polakiem, który zdołał go pokonać po niełatwej walce. Dziwię się, że KSW z niego zrezygnowało, bo przecież pokonał Kubę Kowalewicza. Ale Litwin sobie poradził i bez polskiej federacji. Teraz trafił do ACB, gdzie już wygrał jeden pojedynek przez poddanie. Teraz dostał kolejny pojedynek z młodym wilkiem, ale jeszcze mało doświadczonym. Faworytem w tym starciu jest oczywiście Siergiej i za niego trzymam kciuki. Myślę, że może sobie ten pojedynek wypunktować, bo jego rywal to zawodnik parterowy. Tam Siergiej raczej się nie da zaskoczyć, a Litwin ma bardzo twardą głowę. Więc tutaj Alihan, jego rywal, będzie musiał stanąć na głowie, aby wygrać walkę. Bo nie walczy z pierwszym lepszym rywalem, tylko no Litwin to już jest uznana firma i łatwo nigdy się go nie pokonuje. No i ostatnia walka, Amir Ali Akbari vs Denis Smoldarev, czyli gwiazda Federacji Rising kontra czołowy zawodnik europejski i jeden z najlepszych zawodników Federacji ACB. A więc zacznijmy od Amira, który dostał wielką szansę od japońskiej Federacji Rising. Brał udział w turnieju wagi ciężkiej, walczył z fajnymi nazwiskami i został zbudowany na wielką gwiazdę, która zasiada na 28 miejscu w światowym rankingu, zaraz za Andryszakiem. Dla Federacji Rising stoczył 6 walk, z czego 5 wygrał, w tym 3 kończył przed czasem. Nie jest kompletnym zawodnikiem MMA, ma dobre zapasy, bije piekielnie mocno, nie kalkuluje w walce, jest takim harpaganem, wielkim bykiem, który chce po prostu się lać. I tylko Krokop nie ugiął się pod jego naporem siły, ale to też był turniej, więc trzeba to inaczej postrzegać. Za to Denis Smoldarev to moim zdaniem jeden z najlepszych europejskich zawodników. Bardzo przekrojowy, niebezpieczny w każdej płaszczyźnie. Jest bardzo wysoki i walka z nim jest zawsze wielkim testem i pokazuje, gdzie się znajdujesz. Jego nazwisko jest bardzo cennym skalpem. Amir, mimo że jest wyżej notowanym zawodnikiem, to nie przyjedzie tu, aby przetestować Denisa, tylko on będzie miał sprawdzian swoich umiejętności. I jeśli wygra z Denisem, to wróżę mu naprawdę ciekawą przyszłość. Myślę, że jest to kandydat do walki wieczoru, ale na ten pojedynek panów musimy poczekać jeszcze troszkę. To są właśnie trzy starcia, dla których jutro będę oglądał galę ACB i oczekuję dobrego widowiska. A czy wy czekacie na pojedynek Daniela? Jeśli tak, to jak go typujecie? Napiszcie w komentarzu, a ja zachęcam do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Tropiciel. Trzymajcie się ludziska, do następnego. A czy ty subskrybujesz kanał Cage of MMA? Jeśli nie, to na co czekasz?
Dołącz do rodziny najbardziej hardkorowych fanów MMA i razem z nami twórz historię.